Witam, cześć, to już 9 dzień mojego dziennego vloga. Jak na razie udaje się wytrzymywać i codziennie nagrywać. Nie mam z tym problemów, znajduję czas, jest ok. Co dzisiaj? Dzisiaj dzień minął całkiem spokojnie. Byłem w pracy dzisiaj. Tak jak widzieliście z rana, znowu 200 gram mi spadło. Chyba naprawdę będę musiał przyjrzeć się tym kaloriom, bo ten spadek jest zbyt duży, 200 gram codziennie. To za bardzo troszeczkę. Muszę go zmniejszyć. Co więcej, dzisiaj udało się wytrzymać spokojnie z głodem, nie było problemu, byłem w pracy, byłem troszeczkę zajęty. Kawę sobie wypiłem troszeczkę później, znowu po godzinie 9, także było dużo łatwiej. Muszę wam przyznać, że z tym stosowaniem tego intermittent fasting, jeżeli byście chcieli, to możecie spokojnie, pewnie będą takie momenty na początku, szczególnie zanim wasz organizm się zaadaptuje, że będzie wam się ciężko przestawić po prostu na niejedzenie przez 16 godzin. Możecie czuć taki dyskomfort, głód czasami, ale to po prostu mija po paru dniach. Ciało się adaptuje, nie ma z tym problemu. Ja już tak mam na początku 2-3 dni, szczerze mówiąc, były takie cięższe. Może dlatego, że ja już to stosowałem po prostu i jestem przyzwyczajony, troszeczkę inaczej reaguję na uczucie głodu. Szczerze mówiąc, to nie jest taki głód sam w sobie, nie burczy mi w brzuchu, nie chodzę, nie myślę cały czas po prostu o jedzeniu, tylko mam takie poczucie, że mój żołądek jest pusty, że nie jestem napełniony, że żołądek jest pusty, ale mi to nie przeszkadza i to powiem wam, że to jest dość fajna sprawa, bo możecie to kontrolować. Tak kiedyś na przykład miałem napady głodu, to mnie ssało i po prostu myślałem tylko, co by tutaj zjeść, jak najszybciej, a najlepiej jakieś słodycze albo nie wiem, jakąś bułkę, kanapkę. Coś, żeby się szybko po prostu zapchać, a teraz nie ma problemu, mam żołądek pusty, wiem, że będę po prostu najedzony niedługo i mi to nie przeszkadza, potrafię nad tym panować. I dzisiaj właśnie może chciałbym wam dać kilka takich porad dotyczących tego, jak moglibyście sobie pomóc w walce z głodem, jeżeli czujecie głód czasami i po prostu chcielibyście go zaspokoić. To podam wam kilka sprawdzonych sposobów, które pomogą wam go zwalczać. Nie wszystkie da się zastosować przy takim kontrolowanym głodzeniu się, jak ja robię, bo po prostu nie będziecie mogli przerwać tego postu, po prostu tych 16 godzin niejedzenia. Jedyny dobry sposób na to jest picie mineralnej wody gazowanej albo picie kawy. Te dwa produkty pozwalają walczyć z głodem lekko i możecie przełożyć po prostu to uczucie głodu troszeczkę w czasie. Woda gazowana po prostu ze względu na posiadany dwutlenek węgla wypełnia trochę żołądek i powoduje, że po prostu czujemy się bardziej najedzeni. Kawa dzięki kofeinie powoduje, że nasz apetyt po prostu jest troszeczkę stłumiony, poczucie głodu spada i jest łatwiej wytrzymać. Taki dlatego tip, na przykład jeżeli byście wy chcieli się głodzić, to picie kawy tak właśnie koło, jeżeli na przykład tak jak ja, jecie koło godziny 11, wstajecie o godzinie 6, tak 3-4 godziny po wstaniu wypijcie kawę dopiero, nie pijcie od razu po obudzeniu się, bo po prostu będzie jeszcze wiele godzin zanim po prostu będziecie jeść. Lepiej sobie z rana wypić wodę, nawet zwykłą wodę niegazowaną, a później w międzyczasie jeszcze gazowaną i nawodnić organizm. Często odwodnienie organizmu powoduje takie mylne uczucie głodu i może wam się wydawać, że jesteście głodni, a to po prostu jest pragnienie i wasz organizm domaga się wody. Szczególnie po przespanej nocy, bo wtedy organizm się lekko odwadnia i trzeba uzupełnić te płyny z samego rana. Możecie zobaczyć dużą różnicę, jeżeli zaraz po przebudzeniu wypijecie taką szklankę 200-300 ml wody. Zobaczycie różnicę w swoim po prostu samopoczuciu i jak to wpływa pozytywnie na wasz organizm. Także polecam picie wody z samego rana, zaraz po przebudzeniu. Możecie wypić z sokiem z cytryny, jeszcze lepiej z octem jabłkowym. Taki super przepis na taki napój pobudzający metabolizm. To jest ciepła woda z sokiem z cytryny i łyżeczka octu jabłkowego. Coś takiego wypijecie, z rana jeszcze możecie wrzucić sobie imbiru troszeczkę, to jeszcze wam da lepszego kopa do metabolizmu i wtedy podkręcicie ten metabolizm na maksa z samego rana. Ale jeżeli nie chce wam się tak wymyślać, zwykła woda wystarczy, gazowana. Później kawa,
I to są dwa sposoby na przełożenie uczucia głodu na później, jak jesteście w trakcie właśnie tej głodówki. Jeżeli nie głodujecie, tylko po prostu w ciągu dnia jecie normalnie i czujecie się głodni, to inne jeszcze są sposoby. Możecie na przykład zjeść jabłko. Jabłko albo jakiś inny owoc. Jabłko jest do tego dobre. Owoce mają to do siebie, że te cukry w nich zawarte, ta fruktoza, ona trafia prosto do wątroby, a jak uzupełnicie cukier w wątrobie, to po prostu to uczucie głodu troszeczkę zanika. Dlatego na przykład tak samo jak na tej głodówce, co ja robię, dobrze jest na przykład na początku przełamania tej głodówki zjeść sobie właśnie jakieś owoce, żeby dostarczyć sobie ten cukier i wtedy możecie przez kolejne jeszcze parę godzin pociągnąć bez jedzenia, bez problemów. Nie ma tego uczucia głodu. Także owoce są dobre do zaspokajania głodu. Woda, kawa, co jeszcze? Dobre do zaspokajania głodu jeszcze jest upewnienie się, że w każdym posiłku, który jecie, znajduje się odpowiednia ilość białka. Jeżeli będziecie mieć posiłki złożone z samych węglowodanów, no to bardzo szybko będziecie głodni. Jeżeli dorzucicie do tego odpowiednią ilość białka jeszcze, no to wtedy to uczucie sytości będzie większe i uczucie głodu będzie powstrzymane na dużo dłużej. Dlatego starajcie się w każdym posiłku jeść białko, to Wam na pewno pomoże schudnąć także. Kolejną poradą, jeżeli jesteście głodni, możecie dorzucić więcej tłuszczy dobrych do posiłku. Jeżeli w posiłku znajduje się więcej tłuszczy, to po prostu one bardziej sycą, będziecie bardziej czuli się najedzeni po zjedzeniu posiłku bogatego w tłuszcze. Nie przesadzajcie oczywiście, bo każde nawet te dobre rzeczy zawierają kalorie i jeżeli zjecie za dużo tych dobrych rzeczy i dostarczycie sobie za dużo kalorii, no to będzie Wam ciężko schudnąć, a nawet przytyjecie, dlatego mimo tego, że będziecie jeść zdrowo i dobrze, to jeszcze uważajcie na to, ile tego będziecie jeść, nie? Jeszcze dobrym sposobem właśnie jest taki aspekt psychologiczny, tak jak Wam mówiłem wczoraj. Jeżeli jesteście czymś zajęci na przykład i nie macie czasu myśleć o jedzeniu, no to ten głód czasami się nie odzywa i Wasze ciało jest zajęte za bardzo po prostu pracą i to Wasze skupienie po prostu jest w inną stronę i ten głód jakoś nie przychodzi. Ja tak mam na sobie często. Jeżeli idę do pracy i nie jem, na przykład i od samego rana mam dużo zajęć i po prostu jestem zabiegany, no to czasami do godziny 12 funkcjonuję i po prostu nawet nie wiem, kiedy ten czas zlatuje i nie zauważam, że po prostu nie jadłem. A najgorzej jest po prostu, nie wiem, jak siedzę w domu i przez wiele godzin po prostu czekam do tej 11:30 i odliczam czas, to wtedy najgorzej i najczęściej po prostu takie napady głodu. Dlatego, jeżeli chcecie powstrzymywać uczucie głodu, no to zajmijcie się czymś najlepiej. Najgorzej jest po prostu, nie wiem, jak oglądacie telewizję czy coś, się nudzicie i po prostu nie macie co z rękami zrobić albo z ustami, to, no to się automatycznie po prostu szuka jakichś takich przekąsek i często to powoduje po prostu przejadanie się. To by było chyba na tyle z takich porad na szybko, które moglibyście sobie zastosować na co dzień, aby pomóc sobie w po prostu ograniczaniu uczucia głodu. I mam nadzieję, że Wam się przydadzą. I mam do Was prośbę od razu też. Jeżeli macie jakieś podobne sposoby sprawdzone na zwalczanie głodu, proszę umieśćcie je w komentarzach pod spodem. Podzielmy się, jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, jakieś swoje doświadczenia. Z chęcią przeczytałbym, poznałbym je, chciałbym też na sobie je wypróbować. I zapraszam do śledzenia mojego vloga. Mam nadzieję, że znajdujecie tutaj przydatne porady i że Wam się to podoba. Także do zobaczyska. Jeszcze mam prośbę, jeżeli lubicie te nagrania, proszę o łapki w górę, proszę o komentarze, proszę o subskrybowanie. I widzimy się jutro z kolei, znowu. Na razie.